Hej, witajcie w Eldorado The Golden City Builder, nowa giera na kanale, którą zapowiadałem w ramach konkursu, który chciałbym w tym momencie rozstrzygnąć. Raz jeszcze dziękuję twórcom za podesłanie tych kluczy i dziękuję wam za zgłoszenia. Trochę ich było, wybór nie był łatwy, bo tych ciekawostek całkiem sporo fajnych było. Pojawiły się też jakieś dowcipy, jakieś memy. Dwa takie zgłoszenia wybrałem. W komentarzy pod tym filmem pojawią się właśnie te zwycięskie. Aczkolwiek film planuję na godzinę 12. Dziś jest piątek, jak nagrywam ten filmik. Imprezę mam wieczorem. Nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc, o której będę przed komputerem, a wtedy właśnie jak siądę jutro, to napiszę ten komentarz z tymi zwycięskimi zgłoszeniami i napiszę też do was maile. Wyślę po prostu z tymi kluczykami. Z mojego maila, na który mi wysyłaliście te zgłoszenia, odpiszę w formie gratulacji i kluczyka do giery. Także miłego giercowania życzę oczywiście, a my teraz gramy. Niestety gierka jest na silniku Unity, moim ukochanym. Unity ma to do siebie, że często na premierę crashuje się. Ja zmieniam te podzespoły, kurde. Ulepszam tego kompa, a jak jest Unity, to zawsze się rypie. Na początku w ogóle giera nie chciała mi się uruchamiać, przeinstalowałem ją. I się uruchamia, ale już mi też wywaliło. Także nie wiem, akt pierwszy. Tak ma być. Okej. Wybierzmy sobie jakiegoś awatara. Obojętne którego, tak w gruncie rzeczy. Ale ten taki śmieszny, kolorowy, albo może... Nie, bo tu mi wywalało, to weźmy tego. Tego weźmy. Dwa poziomy, zagrajmy na normalnym. I mam nadzieję, że gierka się wczyta normalnie, że mi nie wypierniczy. Wypierniczy. A nie, poszło. O, poszło jednak. Nowy początek. Rozpoczyna się nowy cykl kalendarza Majów. Mój ojciec powierza mi tę ziemię, aby sprawdzić, czy nadaje się na przyszłego władcę. Z pomocą swojego doradcy zbuduj miasto ku chwale swoich przodków. Zakładam, że z uwagi na to, że to jest, szanowni państwo, taka mała wysepka, bo sobie już ją obadałem. No i że tutaj jest mało miejsca, żeby zbudować tytułowe złote miasto. No to na początku nie muszę się jakoś szczególnie starać. Aczkolwiek gierka oferuje przenoszenie budynków, także ja lubię takie klimaty. Ty, woda jakaś. Aha, bo mamy chyba porę deszczową. Nie, porę suchą mamy. A tu woda mi się pojawiła. Nie, kurde. Dobra, nie wiem. Nie wiem. Zaczniemy od dróg, które no nie są takie piękne jak Manor Lords. Niestety. Obudujemy sobie ten pałac. No są te teksturki takie sobie, no. Wręcz brzydkie bym powiedział. Budynki jak zwykle w tego typu gierkach, często powtarzam, są ładne. Drzewa są ładne. Las jest ładny, roślinności w ogóle, ale drogi kurde takie. Ale po Manor Lords to naprawdę ciężko będzie to przebić. I ja będę tak truł zad za każdym razem. Ja mam tutaj w ogóle zadania. Mam się połączyć z pałacem, już mi się to udało. Trzy domki muszę zrobić. Ja bym je tu wetknął. Kurde, wchodzą obok siebie idealnie. No i to lubimy. To dawaj im taką parcelę. Cztery nawet. I droga. I pyk. Ojejku. Kurczę, znowu mi się myszka psuje. Dwuklik się zaczyna robić. To jest masakra. Okej. Dobrze. I teraz będą do tych domków wprowadzali się ludzie. I dzięki temu będę miał siłę roboczą. O, proszę bardzo, zbieractwo i potrzeby. Muszę zbudować nosi wodę niedaleko cenotu. To jest ta dziura w ziemi. Tu jest taka dziura w ziemi z wodą. Taki lej, kurde, krasowy, czy coś takiego. Tylko, że... Czy ja chcę to w ogóle... No, też możemy drogi robić tylko w cztery strony świata. Także na skos się nie da. Jakoś wyginać też się chyba nie da. No wszystko jest na siatce zbudowane, także tak klasycznie bym powiedział. Możemy tu zawinąć? Zawińmy tutaj, potem zobaczymy. Nosi woda. To jest coś takiego. Koszt. No ludzi mamy. Tutaj jak się kliknie, to widzimy, jakie surowce posiadamy. Mamy dużo drewna, dobra. Mogę to zaznaczyć w sumie. Nosi woda. Zapraszam tutaj. Okej. Zrobiło się. Elegancko. I tutaj zacznę nosić. Połącz nosi wodę z pałacem. No to już to zrobiłem. No jest, 100% działa. Minus 4 zlazło. No i dobra.
Nie, pokazuje, że się nie połączyło. Nie, ale trzeba poczekać chyba. Nie, już, patrzcie, tak, trzeba poczekać. Tutaj możemy przyspieszać, weźmy na ten środkowy może. Teraz gierka chce, żebym... Aha, owoce zbierał. Owoce generalnie widać na mapie, aczkolwiek nie widać w formie takich ikonek, jak te surowce widzimy. Tu mamy hematyt, tu mamy wapień, gdzieś tam jeszcze jest glina. Mamy tę wodę. A owocki, o, widać tutaj, to są owocki. I trzeba zbudować to gdzieś, gdzie one są. Możemy spróbować, no tu je, o, podświetla nawet tak na zielono. No tu bardzo mało chyba. Tu jest całkiem, o, tu jest sporo. Tu jest sporo, ja bym więc tę dróżkę sobie tak pociągnął dalej. Tu. Pata zbieraczy. Tam jeszcze sięgnę. No dobra, poproszę tutaj. Możemy obracać te budynki RM oczywiście. Nie no, drogi mi się ewidentnie nie podobają. No tak będę truł na te drogi. Bo one mają duży, że tak z angielskiego powiem, impact na wygląd całego miasta. Dlatego ja się takich czepiam. Mam podnieść poziomy tych domków. Tu się klika. Potrzebuję do tego celu wody i właśnie tych owoców. A potem będę potrzebował jeszcze ubrań i placków kukurydzianych, żeby przejść na poziom trzeci. To ogarniemy. Na razie zróbmy tyle, ile gierka sobie życzy. Te domki wyglądają teraz lepiej? No są trzy, a nie dwa. I jest taki jeden na takim podwyższeniu. Nie no, każdy jest na podwyższeniu. No w sumie dżungla, robale. Nie, te są na podwyższeniu, a te są na gołej ziemi. Widzicie. Węże, robale, skorki, mrówki. Jak kurde w imperiach ściółki. Sprawdźcie, o którego boga powinieneś się aktualnie martwić. Tu się klika. O, Hun Swota mam się martwić. Hun Swot. Bóg zsyła ci najbardziej potrzebne surowce. W twoim magazynie pojawiają się hematy. No to miły Bożek, bardzo dobrze, dziękuję. Poczekaj, aż obecny omen się spełni. No dobra, mogę czekać. Nie śpieszy mi się. Nawet mogę to przyspieszyć, bo mi się nie śpieszy. Patrzcie, jak zapierdzielają. Muzyczka jest sympatyczna. Tak jakieś gwizdałki, piszczałki przygrywają. Autochtoni. Bardzo miło, sympatycznie. Dobra, to się spełniło? Bóg jest niezadowolony. O, gnój. Ale wiedziałem, że tak będzie. Przygotuj się na katastrofę, zbierając tyle surowców, ile się da. No ja mam teraz wszystkiego dużo. Elita robocza, zwykłe pospólstwo. Tutaj widać nasze zasoby, te główne surowce. Tutaj mamy oparte zasoby o rośliny, o zwierzęta. Niewolników tutaj widzimy. Surowców jest całkiem sporo. Cement, drewno, woda, wapień, hematyt, barwnik, żywica jeszcze. Oj, i rypło. A, ten nieulepszony. Nie trafiłeś. Naprawiamy. I obserwatorium mam zbudować. I tutaj będę miał coś w rodzaju nauki. To jest taki ładny budyneczek. On ma takie schody gdzieś, tu ma. Może ja go tu obok postawię. Tak, ja go tu obok postawię. Tak jak zresztą mówiłem, tutaj tak czy siak wygonią mnie z tej wyspy, tak obstawiam. No i ten cholerny dwuklik, no nie mogę z tym. I oni potrzebują tak, siłę roboczą. Czyli musimy ten lepszy dom zbudować. Czy my mamy to czerwone w ogóle? Ja to postawię, chociaż nie. Drogę trzeba dać, czyli zostawię kratkę na drogę. No, w ten sposób może to zrobimy. A to może bym dał i po drugiej stronie od razu. Tak, dobra, zróbmy. Zróbmy coś takiego. Zróbmy tu od razu, szanowni państwo. Tych dróg jest kilka rodzajów, jak było widać. No dobra, zróbmy tak. I co ja mam teraz zrobić? Zdobądź wystarczająco dużo punktów. Aha, to my musimy czekać i to się zrobi samo. O, już leci w górę. Takie punkciory właśnie. Zdobądź odpowiednie ilość surowców, odblokuj konstelację tego Hun Swota. Gdzieś to się... A, tu się klikało. Tu się klikało. I tutaj mamy te konstelacje tych różnych bogów. I ja wiem, że on jest tutaj. Szukałem go na początku.
bo chciałem myszką kręcić tym kursorem, a tutaj trzeba było strzałkami. I tu jest hotspot. I jak zdobędę tych wystarczająco, a już mam. Przytrzymam i się odblokowuje. I się pojawił taki. I to są jakieś budynki, które on odblokowuje. Jest ich całkiem sporo, ale w tym momencie nie mam ich zapewne jeszcze wszystkich dostępnych. Jak się w ogóle tab przytrzyma, to się pojawia, gdzie mam co kliknąć. No ja może sobie to poustawiam też, bo te drogi, kurczę. Tyle, że jak kliknę sobie to, to i tak mi się to wyświetla. To czy ja sobie kliknę to, czy jakbym to od razu mógł wziąć zwykłą drogę? No ty gnoju jeden. To by ten skrót był bardziej dla mnie sensowny. No ale jest, jak ktoś lubi tak skrótami, ja kurde lubię klikać. To też mi często zwracaliście na to uwagę, ale ja lubię klikać jakoś tak. Dobra, co mam teraz zrobić? Tu mamy Omen. Znowu niezadowolony, ale paździerz jeden głupi. Zbuduj kamieniołom i mam wapno zacząć wydobywać i drwala wydobywać. I drwala zbudować i drewno wydobywać. Czy raczej zdobywać może bardziej. Drwal. No to mam już drogę. Ty, skończyły mi się te owocki chyba w ogóle. Dobra, dawaj tutaj tego. A nie, nie skończyły, tylko rypnął. A może i skończyły? Brak złoża w zasięgu. Można przenosić, jak mówiłem. Się klika w to. Klika się w taki budyneczek. I się szuka owocków. No i weźmy to. Przeniesiemy to potem z powrotem. W te i we w te. Może to też odrośnie? Ma to ręce i nogi, gdyby to odrosło. Dobra, gdzie my mamy jakiś wapień? Pełno go w sumie, tylko myślę, gdzie zbudować. Tu jest wapień. Czemu to nie działa? Escape. Dobra, działa. Wapień. I ten hematyt. I tutaj bym wetknął najchętniej właśnie taki kamieniołom, żeby sięgnął mi to wszystko. O. I to jest to, szanowni państwo. No i drogę oczywiście trzeba zrobić. Tutaj mamy już dróżkę. To poproszę tędy. Tędy wejdzie. Dobrze. Połączone. I mam zbudować też cementownię i wydobywać ten... No właśnie, ten hematyt też mam wydobywać, żeby czerwony barwnik robić. Cementownia. Obok to postawmy. Huzar tutorial. To jest ciągle tutorial. Nie grałem w ten prolog, o którym wam mówiłem. Prolog, czyli demo. I cement się robi, ale możemy zmienić na proszek, tak jak oni sobie tego życzą. I mamy dostarczyć... O, już się zrobiło. No i dobrze. I teraz farmy. Z farmami są jaja. Ja chwilę grałem już i tu się zwiesiłem, szanowni państwo. Mianowicie, żeby zrobić farmę, to potrzebujemy gliny. A glinę też się wydobywa. Widać ją na mapie w ogóle. To jest glina. Takie żółte. Nie, to obsydian. To jednak kolory nie mają znaczenia tych ikonek. To też obsydian. Tu jest... O, tu jest glina, widzicie? I tu jest glina. I byśmy musieli chyba zrobić tutaj, szanowni państwo. Mamy ludzi. Od razu sobie zrobimy. Tutaj. Jaką piekarnię? Kamieniołom też glinę. O, jest znaczek, paluchem pokazywałem. Ostatnia ikonka, glina. Ej, a to nie sięga? Nie, niemożliwe. Tak wygląda, jakby to był koniec tego świata, tej wyspy. Dobra, weźmy, zróbmy tę dróżkę. Jeszcze. Śmiesznie tak znika ten las. No, poprosimy tutaj. I proszę mi wydobywać tę glinę i wtedy będę bez problemu mógł kurde zrobić. A, już wydobywa. Jeszcze sięga to. Będę mógł bez problemu zrobić tę farmę. I może tutaj sobie, chociaż nie, tutaj mamy... Nie, dobra, tutaj już tych roślinek nie ma przecież, tych owocków. To zróbmy farmę, jest farma. Tych budynków czasem, jak zakładam, będzie więcej oczywiście.
Dobra, może tak dalej to zróbmy. Pyk. I teraz jak to zwykle w tego typu gierkach, klika się tutaj, oj, tutaj mamy pole. I tylko potrzebujemy gliny. Jak tej gliny nie mamy, bo nie wydobywamy, to się nie da tego pola zrobić. Tak mnie, kurczę, szanowni państwo, uwalili. A, nie, to tak trzeba kliknąć. Pyk. Ojejku, nie chcę tym prawym klikać. I czy to działa? I w dżungli, szanowni państwo, szybko wszystko rośnie. 41. To mało chyba. Ma być 50 z tego, co rozumiem. Tam musiały być jakieś pola, nie ten teges. O kurde, jakie wielkie. Oj, teraz działa, bo się zmieniła ikonka. Pola nie są zasiane, ale oni to zrobią. A, dobra, wybierz roślinę. Kukurydza. I się zasiała. Widzieliście, jak automatycznie się... O tym mówiłem. 91 na 50? Tak wolno? Nawet nie wiedziałem, że tak wolno. Ale szybko rośnie. W dżungli wszystko szybko rośnie. Choć nie aż tak, szczerze. Patrzcie, już się skończyło. Ja to przeniosę. Nie będę sobie żałował. Tu jest trochę roślinek. Tu jest, tak. Zrobiło to się? Zrobiło błyskawicznie. Błyskawicznie. Na tej prędkości. Co oni chcą? A, i na tym się zwiesiłem ostatnim razem. Zbuduj kaplicę Hunswota wokół miasta. Upewnij się, że kapliczki działają, posiadając wystarczającą ilość wolnych elit i kukurydzy. Upewnij się, że masz 100% ochrony miasta. Ale nie kumam, o co w tym chodzi właśnie. Mam tak... Wokół miasta. Co to znaczy wokół miasta? Mam tego aż tyle narobić, kurde? Tak, co taki wiecie? Co okręg? Taki ten... Obwarzanek mam zrobić? Wisiorek taki? Takie korale, kurde, szukałem tego słowa, korale. Bez kitu nie wiem. Na tym się zwiesiłem i potem gra mi się też zwiesiła. Tam już nie mogę, patrzcie. Kurczę, no nie wiem normalnie jak ja... A może tu mam? Nie, tu się nie da nawet. No tam się nie da. Budynki w obszarze zasięgu, ale jeszcze nie chronione. A, czekajcie, czekajcie. Jest coś. Na zielono budynki chronione. Budynki w obszarze zasięgu, ale nie chronione. Dobra, czyli wszystkie budynki mam wziąć. Ale ja wtedy tak chyba zrobiłem i to mi nie pykło. No dobra, spróbujmy. Tu. Znowu mnie rypnął. Gnój jeden, no. Dawaj tu. O, udało się? Nie. Jakieś takie odgłosy się były śmieszne. Nie wiem, po co ja tak wydziwiam. Mówię, zabiorą i tak mnie z tej mapy przecież, bankowo. No, naprawione. Cementownia. A, robią już, okej. Tylko czy ja chcę tego proszku czerwonego tyle? Też dobre pytanie. Może ja cementu potrzebuję? Zobaczmy, ile mam tego proszku. Jezu, nie, 17, a tego mam dużo hematytu. Dobra, to może tak być. Może się na razie robić jeszcze. Spokojnie, a tu? Aha, bo tu nic nie ma. Już. Będę mógł to przenieść. Mogę to wyłączyć, to ludzie sobie stąd pójdą, tak? Tak. Przeniesiemy to potem, jeśli będzie taka potrzeba. No i już się skończyło, kurczę. Na tej prędkości to szybko leci, ale to jest tutorial, to spokojnie. To spokojnie jak na wojnie, dalej. Wszystkie budynki. No tu mam mnóstwo budynków. Tutaj to nawet dwie takie zrobię. No, żeby pałac też objąć. A nie, bo tutaj coś mam zrobić przecież. Coś podobnego. A tu jakbym dał? Uhu! Dajmy tu. No i są chronione chyba. Tutaj też i pyk. I czy to wszystko jest chronione? Udało mi się, dobrze. O, cieszę się niezmiernie.
Bądź błogosławion. Zbuduj świątynię Hunswota. Aha, bo ja kapliczkę zbudowałem. A teraz mam zrobić świątynię. Koszt. Nie mam tych ludzi. Elitarnych. O. Kurde. Patrzcie, jak mało brakło, jak mało zabrakło. Ale dobra, spokojnie. To jest testowa mapa, na pewno mnie stąd zabiorą. Czy ja to, albo nie, ja sobie to tutaj zrobię. Nie, patrzcie, nie mogę. Teren jest jakiś nieodpowiedni. Kurde. A, nie na środku. Tak też nie na środku. A może bym się, można by się tej drogi pozbyć. Genialny plan. Jak się... Nie. Usuń drogę. Patrzcie. Pyk. Ha. Pyk. Gdzie jest wejście? To jest wejście, nie? To chyba nie... Nie wiem, czy to mi zadziała bez tej drogi. Haha, dobrze wyszło. Bez drogi, ale wyszło. Dobra, zróbmy więcej tych chałup, tych lepszych, bo potrzebujemy. Można tutaj? A może z tyłu? Taką nie, z tyłu coś innego damy. O, obróćmy. Tak ma być. No i tak niech będzie. Więcej ludzi będziemy mieli. Zapewni odpowiednią ilość elitarnej siły roboczej i kukurydzy, aby zacząć składać ofiary w świątyni Hunswota. Wybierz świątynię. Święcenie w świątyni, aby rozpocząć rytuały. Okej. Odżywcza kukurydza. Żywność na bazie kukurydzy będzie o 15% bardziej odżywcza. Tylko że co? Ja mam złoto? Trzeba zamknąć. Mam! Dali mi. Dobra. Produkcja na farmach zostanie podniesiona o 50%. Produktywność kuchni wzrasta o 10%. Produkcja na farmach. No to się wydaje mega dobre. Ale tutaj tak to wszystko szybko rośnie. Jest takie tanie, że ja chyba zainwestuję w to. Pyk. A, osiągnięcie. Tyle, że to kosztuje złoto, no właśnie, ale właśnie dlatego, że dobre to kosztuje złoto, tak mi się wydaje. Dobra, zbuduj piekarnię. Gdzieś to było. Tu jest piekarnia. I przerabia kukurydzę na placki. O kurde, no widzicie? No to spokojnie, to dobrze wybrałem, 3,7. Piekar, a też ma zasięg, ale co, zasięg domków? O domki chodzi? Chyba o domki chodzi. No, tych piekarni zakładam, że trzeba będzie sporo. O, tu sięga... O! Tylko, że tu drogi nie ma. Ale dobra. Zrobi się. I ładnie mi to sięga. Okej, i teraz sobie jakbym tak sobie zrobił. Jezu, źle to postawiłem? No źle, dobra, zaraz trzeba będzie przenieść. Ty, tutaj też źle to postawiłem. To też trzeba będzie przenieść. No trudno, takie życie, szanowni państwo. Tu obok poproszę. I ciebie też poproszę. Obok, pyk, o. No, i teraz to tak. I droga, pyk. No i powiedzmy, że jakoś to działa. Nawet to jakoś, szanowni państwo, wygląda. Osiągnij poziom 5 twojego miasta. Miej przynajmniej 200 pospolitej siły roboczej. 200? A ile ja mam teraz wszystkich? Gdzieś to widziałem. Tkaniny. Lekarstwo jak? Tu. Nie, tu nie. 200 zwykłej siły roboczej? Mogę nastawiać tych domków w cholerę, nie ma problemu. Pyk, pyk. Zaraz porobimy te drogi, spokojnie.
Tu jeszcze jakieś domki zostawimy. Dawaj tu. Dawaj tu. Tu dział. Aha, teren nierówny. Rzeczywiście coś tu jest, widać teraz, no. No dobra, nie szkodzi. Takie życie. Nie ma lekko. Tu bym wolał te drugie chałupy postawić. Tutaj też coś innego. A tu mogę wetknąć. Też taką parcelę. Ile oni tam mi tego kazali zrobić? 200? Poziom 5? No poziom 5 zrobiłem. 200 siły roboczej, to jest, wydaje mi się strasznie dużo. Zaraz zobaczymy, ile w tym domku mieszkają. I ilu ich mieszka, tych ludków. Mhm, tu mamy. Tu poprosimy. Tutaj też. Tutaj też. No na boki się potem rozwiniemy. Tu też poprosimy. 52, 57. 5 osób na 10. A ja to mogę ulepszać jeszcze. A tylko, że owoców nie mam. Ja pierdziule. Bo z tymi owocami jest ogólnie problem. Ale mam po prostu narobić tych domków pospólstwa. No ja mogę tego naptykać tutaj jeszcze. Pyk, pyk. Ale jak każdy 5, to jest masakra. Ten ma ile? Ten już ma 10. A, dobra, owocki. To musimy zebrać owoców trochę, bo nie chce mi się tego tyle stawiać. To zresztą mało wydajne przecież. Chata zbieraczy, dobrze. Pyk, pyk, pyk i szukamy tych owoców. Już no tak naprawdę to wszędzie tego mało. Czy tutaj odrosły? No niezbyt. Nie wydaje się przynajmniej. No tu trochę jest, dobra, tu trochę jest. Szybko zbierzemy. Przyspieszony, tak, jest na trzecim poziomie i patrzcie. Ojejku, nie, odwołuję, przepraszam. Bo miałem tamto aktywne. Nie chcę mieć tamtego aktywnego. O. Jak tylko będzie się dało, poziom pierwszy, owoce trzeba zebrać. Dobra, to obserwuję, a to możemy się pozbyć tego. Owoce 5, a potrzebujemy tych owoców ile? 33%, no ale ile potrzebujemy? Zdychę chyba. Tak mi się wydaje. No coś tam zbierają. A dawaj, pyk. I już zrobione. O, 147. Widzicie? Elegancko. Tutaj podobnie to zrobimy. Co to za taki promień jakiś? To świątynia, to tak ma być. No i też elegancko. Jest nowy początek. No i to idealnie wyszło. 30 minut prawie. No tak jak miało być. I teraz będę tak, na nowy świat, nową wyspę szedł. Za pierwszym podejściem bardzo się tutaj gimnastykowałem, żeby to mi jakoś wyszło. No w sumie wyszło nawet. Nawet nieźle. Także tak wygląda początek gry. Tutorial w zasadzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze działać, że nie będzie wypierniczać. Ten Unity, jak już mówiłem, jest moim ulubionym silnikiem, w cudzysłowie wielkim, i często mam z nim problemy. I teraz niestety też tak to wygląda. Tyle dzisiaj w każdym razie. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.